Thank you.
Ja nie wiedziałem, że już wszyscy wiedzą, że robię najlepsze parasole w Polsce. I wy wszyscy chcecie kupić moje parasole? Ha! O, ja nie wiem, czy ja mam na tyle. Sprzedaż. Dostałem go od mojego ojca. Fabrykę również dostałem od mojego ojca. A on od swojego ojca, czyli od mojego dziadka, a on od swojego i tak dalej. Dlatego przyszedłem tutaj, do Grodkowa na targ, żeby oferować swoje parasole. Ale, Fabrę, gdzie ja tu dotarłem? Orkiestra? Toż to jest prawdziwa scena! Chwileczkę, zaraz. Muzyka? Ja mam nawet jedną historię, którą opowiadał mi mój ojciec, a jemu jego ojciec, czyli mój dziadek, a jemu jego ojciec. Sam Józef Elsner napisał operę. Tak, ten Józef Elsner, który był nauczycielem Chopina. Fryderyk w tym roku obchodziłby swoje 210. urodziny. Tym bardziej, wystawmy operę! Ja zagram narratora i wymyślę prolog. To co, zaczynamy?
Powodzenia! Thank you.
trzema co najmniej przymiotami. Stylem pięknym, intrygą zwięzłą i bufonadą szlachetną. Rzecz prawdziwie wesoła i zręcznie prowadzona zadowoli, mam nadzieję, usta prześwietnej publiczności. Troskliwa, jak zawsze, dyrekcja nie szczędziła kosztów dla przyzwoitego wystawienia dzieł. Ubiory świetne, dekoracje, artyści, pełni wdzięku i zapału. Na pewno znajdą uznanie w oczach lubowników naszej sceny. A oto zawiązanie tej prześmiesznej intrygi. Zapada noc. Doryna wraca z krzyżowania. Słyszy śpiew. To gajowy Lubin wraca z polowania, potykając się o wykroty. Doryna kryje się w gąszczu leśnym, naśladując echo, echo, echo. Próbuję jeszcze raz.
wzywa się jeszcze raz. Chodź tu, moje kochanie! Bałwanie! Bałwanie? Nieszczęsny komplement. Kto jesteś, bądź to śmiele. Ciele. Ciele? Pochlebiam, widzę. Ale ja za to odgonię. Promowanie. To nie bądź tak uparta. Uparta. Nie bądź tak uparta. Znikają się i drzew. Niebawem trzpiotka Doryna wraca. Następuje teraz monolog wewnętrzny i śpiew zewnętrzny. O, to zabawne zdarzenie. Ale ja się zacinam. Zaczynam. Ale ja się zaczynam bać. Co to może być? Kto to może być? Kto to może być? A, niech tam będzie, kto chce. Chciałabym tego... Ktosia. Tego ktosia zobaczyć. Zje mnie. Nie zje mnie. Nie zje mnie przecież. A poza tym, jak mi się zdaje, jestem niedaleko od Katynki. Nie ma się czego... spieszyć. I zaśpiewam sobie. No. No? Nie ty no, ja no. Może usłyszy? Przyjdzie? Może. Może tak. A może... Thank you.
z łaski boskiej skłamałam. Nazwałam się Rozyną. No, ale słyszałam, służąc w mieście, że robiąc intrygi, zawsze lepiej cudze przywdziewać nazwisko. Słyszę jakiś hałas w krzakach. Trzeba się odezwać. Lecz thank you.
Thank you.
pieśń miłosną. Thank you.
oczekuje pogodzenie się zwaśnionej pary i wyciągnięcie morału. Dlatego oddaję wam parasol mojego ojca. Niech chroni was i wszystkich.